Kochani, pokażę Wam kawałek śniadania, bo może Wam się przyda do czegoś i tak dalej. Smażamy jajecznicę, także wiecie, przewróciłam, tylko wylałam. Czekałam, aż się zetnie, przewróciłam na drugą stronę. Taki ala omlet, powiedzmy, bo chciałam, żeby to było na kanapkę. I teraz słuchajcie, tak. W ogóle ja tak porozkrajałam te bułki, bo już są suche, my używamy, wiecie, tego, co zostało. Okej, sos tatarski lub jakiś tam majonez możecie użyć. Sałaty, które mieliśmy. Teraz słuchajcie, kładę, tak przecięłam to na cztery kawałki. Kładę ten omlet i jeszcze tylko pieprz na wierzch. No, dziękuję, znowu się na kanapie. Co ci spadło, mamo? No jak bajka. Się widzi, tak. Musisz spróbować. Pieski w tle. Dobra? Bardzo dobre. Polecasz? Żeby robili swoim facetom i dziewczynom? Dobra. Kochani, ponagrywane. Ja właśnie ogarniam tutaj te rzeczy, które nagrywałam do holu, domierzymy. I czeka drugi hol. I tutaj mam taki fajny... Taki fajny, wiecie co, zakątek, że właśnie w tym miejscu sobie wieszam tutaj na moim wieszaku. Tu po prostu mi idealnie pasuje i mam tu światło, wiecie, z okna, światło dzienne. Ten obrazek chyba muszę zmienić, bo mi przeszkadza na tych nagraniach. Chyba powieszę tu moją makramę, zaraz to zrobię, poczekajcie. Okej, to jest makrama z kroszeterii, którą zamówiłam właśnie u Karoliny i jej męża. Karolina przepięknie to wyplata, a tutaj są kamienie, więc myślę, że to jest fajna dekoracja. Dajcie znać, czy lepiej wyglądało zdjęcie ślubne czy makrama. No fajnie, no i tutaj kwiatek do tego i wiecie, już mamy setup do nagrywania. Podoba mi się to, podoba mi się, jak to wygląda. Muszę tylko zdjąć ten tu plakietkę. W ogóle paznokieć mi dzisiaj odpadł, o Jezu. Powiem Wam, że mam z tymi paznokciami przejście, teraz są pozamykane salony. Będę musiała zrobić sama, pewnie też Wam to nagram, jako że no już dawno tego nie robiłam, ale słuchajcie, idą do mnie nowe frezy. Coś bardzo ekscytującego, bo z frezami to ja, słuchajcie, dawno nie pracowałam, więc czekam na to. A tu popatrzcie, zapasy od Hello Body mi przyszły. O rety, dawno nie miałam od nich paczki. Między innymi takie nowości, Good Vibes. Jest też mydełko. I słuchajcie, jest też takie serum opalające. Czekajcie, co to jest? Serum opalające w takiej formie kropelkowej. Tu akurat retinol. Teraz znajdę. A tu mam mydełko, które przepięknie pachnie. Te kropelki opalające. No jestem ich bardzo ciekawa, podobno mają spoko skład. Jak wyglądają? Może nagram sobie, słuchajcie, jakieś przed i post tymi kropelkami. Dajcie znać, czy chcecie, żebym przez Boże, jak mam suche ręce. Przez te rzeczy do... no, przez te płyny odkażające. Okej, ja sobie, słuchajcie, porozkładam te nowości, niektóre mi się powielają, więc idą do zapasów, poodpakowuję sobie i będę dalej działać ściuchami. Tak jest, ja już jestem po domowemu zupełnie, w takim longsleeve'ie i w shortach latam, bo jest mi gorąco, jest mi ciepło, za oknem piękna w końcu pogoda. Podobno ma się teraz skiepsić, ale przynajmniej kawałek wiosny mieliśmy. Okej, wszystko rozwiesiłam, do jutrzejszego filmu przygotowałam sobie na jutro. Trochę inspiracji na wiosnę, także będzie t-shirty, będą sukienki, będą shorty i będą buty. Także widzimy się, słuchajcie, niedługo na moim kanale z Mierzymy. Mam kilka filmów do nagrania, powiem Wam szczerze, więc będzie sporo Mierzymy teraz. Witajcie kolejnego dnia, za oknem zrobiło się bardzo deszczowo, leje po prostu deszcz. Nad ranem się budziłam i słyszałam takie kap, kap, kap. Ja to akurat bardzo lubię spać przy tym, ale no nie mamy światła, wiecie, do naszej pracy jest potrzebne światło. Tutaj mam przygotowane te ubrania, co wczoraj rozłożyłam i no jakoś zobaczę, może uda mi się nagrać. Darek mi wrzucił wczoraj z suszarki wszystkie rzeczy, z trzech prań, także zaraz będę to składać. Bo wiecie, że praniem zajmuję się ja, ale założyłam już sobie mój stanik sportowy i chcę trochę poćwiczyć, bo ćwiczę w domu. I słuchajcie, zaraz Wam pokażę moje akcesoria do ćwiczeń. Coś, co pomoże Wam ćwiczyć w domu. Jeżeli nie macie miejsca w domu, możecie ćwiczyć w garażu, na klatce schodowej, przed blokiem, na, wiecie, na ulicy, jak nie ma ludzi, jeżeli nie chcecie przy ludziach i tak dalej. Taka skakanka, bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, podczas skakania przez pół godzinki dziennie spalacie tyle, co biegając przez pół godziny. Najfajniejsze jest to, że możecie sobie... Podobno tak słyszałam. Nie wiem, tak podobno słyszałam. Nieważne, czy taka jest prawda, czy nie, ale jest to super ruch. Podnoszą się Wam endorfiny. Fajnie, macie taką zabawę jak z dzieciństwa. Oczywiście są osoby, które nienawidzą skakać, to rozumiem, ale jeżeli lubiliście kiedyś skakać, to możecie do tego wrócić. I taka skakanka jest super. Kupiłam sobie też taką grubą, ale ona jest... No właśnie, ona się nie nadaje do mieszkań.
Ona się nadaje do jakichś takich sal treningowych i tak dalej. Taka, wiecie, strasznie, strasznie gruba, dwa razy grubsza niż palec, lina. Także ta jest o wiele fajniejsza. Tutaj macie stronkę. I naprawdę fajnie się sprawdza. Dodatkowo, jeżeli się szybko męczycie, to na przykład po 10 minut możecie sobie skakać. 10 minut, 15 minut i później na wieczór znowu. To jest naprawdę spoko. Ja już kiedyś miałam podobne kółko, ale plastikowe i to Wam bardziej polecam. To jest kółko takie z gąbki. Moje jest w ogóle tęczowe, jak widzicie. I to jest kółko z obciążeniem i z wypustkami. I te wypustki nas normalnie uderzają w naszą talię. Także uważajcie. O, coś mi się nadłamało, nie wierzę. Nie wierzę, kto mi to zrobił. O nie. Ale słuchajcie, naprawdę fajne do ćwiczenia mięśni brzucha, do wzmacniania tych rejonów. Także super sprawa. Uwielbiam kręcić kółkiem. To są takie dwie rzeczy, które lubiłam jako dzieciak i wiecie, i przenoszę to do dorosłego życia i to jest coś, wiecie, sport, który sprawia przyjemność, a nie jest jakiś taki, wiecie, ja nie lubię restrykcji, nie lubię współzawodnictwa. Jedyna osoba, z którą mogę współzawodniczyć, to jestem ja sama, także biorę się za trening. No i kręcę, 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 a z tyłu pranie czeka. Niech poczeka. Współczuję wszystkim rodzicom, którzy mają szkołę i przedszkole online. Och, to jest przeprawa. My mamy tylko przedszkole, a to jest i tak dużo. Pranko! Jest dzień prania, dzień składania. Wszystko, co tam widzieliście, wszystko poskładałam, pochowałam do szaf. I robię kolejne tury. Jutro mamy generalne porządki w domu. Także dzisiaj jeszcze, słuchajcie, chcę zaraz nagrać pielęgnację na Insta, bo mam kod z Hello Body. Teraz sprawdzę i Wam powiem. Mam kod z Hello Body, Glam Stylizacja, z tego co pamiętam. 50% na zestaw, ten Viva Glam, ten wielki. Także możecie skorzystać sobie. Później idę nagrać sobie taki łatwy make-up na Insta, a później jeszcze mierzymy. Korzystam z tego, że mama przyjechała do młodej i że mogę coś porobić, a Darek działa w kuchni. Dobra. Ja właśnie nagrałem na DJ pizzę taką oszukaną, właśnie nagrywam, więc jak chcecie zobaczyć, jak to zrobić, to wpadajcie koniecznie na kanał, tam pewnie już jest film, albo będzie jutro chyba, bo ten vlog wejdzie w środę, to jutro będzie film na tą pizzę. Ale piękna! Rozłożyłem, położę trochę rukoli na górę, jak będę miał. Moi drodzy, nagrałem. O! Pycha. Pycha wyszła ta pizza. Oszukana. Włosi to by mnie zabili za taką pizzę. A Francuzi to by byli szczęśliwi. Dobrze, uciekam. Musimy jechać do Flory po jakieś poziomki, po kwiatki na balkon, bo robi się coraz bardziej ciepło. I czas coś tam posadzić. Zobaczę, czy trawy też będą. Nie wiem, czy będę tak długo czekał na te trawy, nie? Zobaczymy, nie? Jesteśmy pod Florą, specjalnie przyjechaliśmy dzisiaj w tygodniu, nie w weekend, bo zazwyczaj tu jest mnóstwo ludzi. Ale znaleźliśmy o dziwo miejsce do parkowania. Zobacz. Bakłażanek jest, pomidorki, papryki tam są. A my wzięliśmy na razie ziemię i zioła. Co, a truskawy bierzemy, czy poziomki, czy nie? Chcesz truskawki? Nie? Tu mamy pomidory, już teraz te wszystkie je zjeść. A to takie piękne zajęcie zielone. Ogromne. Zobaczcie, jakie wielkie. Ale super, kto tu jest? Kto to jest, kurka? Tak, ona macha głową. Macha głową. Ale super zrobione. Co? Nie ma drzwi. Jak one wejdą teraz do środka? Tam się ruszają malutkie, zobacz. Może wejdą po drabince. Po drabince, tak. Tu u góry też jest otwarte. Co to jest? Domek krasnoludków chyba, albo królików jakiś. A gdzie one są? Schowały się. A to już jest sprzątane, wiesz? Bo one tutaj były wcześniej. Zobaczcie, jak fajnie tutaj. To mi się podoba. Super. Wow, ale tak, te suszki takie. Super, ale fajnie. Piękne te drzwi, nie? Mhm. 9000. 9000? No. Wow. To mi się podoba bardzo, wiesz? A tu jest coś idealnie dla mnie.
to na chwilę obecną już wszystko mam. O, zobaczcie, tu jest gardena. O, ile fajnych rozwiązań. Nawozy, trawy. Dmuchawę to już mam. Systemy do podlewania. Kupy porobione, moi drodzy, niestety truskawek nie było. To się były, ale malutkie. O, jakie fajne jagodzianki. A to nie wolno na białej tapicerce jeść. Nie. Gdzieś poza kupem, bo tak ruszy. No dobra, wyganiają mnie stąd, muszę iść jeść tutaj. Że jak kupimy nowe auto, to nigdy nie będziemy w aucie jeść, pamiętasz? Mhm. A później była pandemia i zimno. A później pandemia i na drodze nie można było nic innego jeść. Tylko w aucie. Ale dobre przynajmniej, nie? Pyszne, ale mam całe brudne ręce. Ja też, o Jezu, jak to się rozlewa. Zobaczcie. Trzeba umyć. Nie? Gdzie kocia się schowała? Patrz, gdzie kocia, niedobra. Słuchajcie, niecierpliwy chłopak ze mnie, ale chcę jednak tutaj mieć, żeby coś mi tutaj powiewało. Ja nie będę czekał 3 miesiące, żeby mi tu wyrosły trawy. Więc kupiłem takie ładne. Takie malutkie, takie skromne. Coś z nich wyrośnie pewnie. Fajnie, że tu kory mają na górze. Ja niestety nie mam kory, ale może trochę posypię tego, co tutaj mi zostanie. Tak odsypię, o. I później to posypię na górę. Wyciągnę te stare. I wywiercę dziurki na dole, żeby woda mi uciekała. A jak tam woda w ogóle? No niby daje radę. Niby daje radę. Ciekaw jestem, jak to przeżyje mi. Co tam? Chyba muszę iść po inne wiertło. O nie, o nie. Fajna zabawa, że tak głośno. Fajnie to wygląda, niewielkim kosztem, a chciałem po prostu mieć już trochę zielono na tym tarasie, żeby tak fajnie wyglądało. I ten zestaw jest normalnie za 1000 zł ponad, jest przeceniony na 700 i ja mam go dla Was za 300. Tak to wygląda, dostajemy właśnie produkty. Wczoraj akurat rozpakowałam nowości, mam też kilka właśnie nowości z halowody, mam produkt do opalania twarzy, jestem bardzo ciekawa. Zobaczcie, utłukł mi się słoiczek, ale działa wszystko dobrze. Także dostajemy nowości i dostajemy zwykle dzień wcześniej informacje o kodach zniżkowych dla obserwatorów. Także dzisiaj się maseczkuję z Hello Body. Cieszę się, że ze mną nadal pracują. Jestem bardzo, bardzo z tego zadowolona, bo lubię tę firmę. Lubię te kosmetyki, lubię te kokosowe, aloesowe i te zapachy. To jest świetny krem, słuchajcie, pod oczy. Dobra, ja robię w takim razie moje stories na Insta. I pokażę Wam troszeczkę backstage'u. Najpierw muszę wejść na mój kalendarz, zobaczyć brief, co należy powiedzieć, jakie hashtagi dodać, to jest dla firmy zawsze ważne. Jakie jest hasło zniżkowe, co mamy dzisiaj mówić, jakich produktów dziś używać, na czym się dzisiaj skupiamy. I mamy hasło stylizację glam. Jak nagrywam pielęgnację, to nagrywam bez filtrów. Włosy poprawię, jakoś wyglądać na tym Insta.
Cześć kochani, witajcie w kolejnym dniu. Jak widzicie, jestem w szlafroczku Lulalow. Cześć kochani, witajcie w kolejnym dniu. Raz, dwa, trzy, cztery. Co mi się tutaj dzieje z tym, z tą rączką? Hello. Ok, dziś mam dla was kod do Hello Body. Na styl... Błąd. To tak wygląda, na żywo, że dogrywam kilka razy. Stylizację Glam, Glam Viva. Żeby nie pomylić. Do Hello Body. To nie jest łatwe tak mówić, zaraz, jeszcze jak wy tutaj patrzycie, to nie jest w ogóle łatwe, muszę się skupić na tym, co mówię. Kochani, jak widzieliście wczoraj, dostałam paczkę od Hello Body z nowościami, a dziś będę mieć dla was zniżkę na zestaw Glam Viva. Normalnie ten zestaw kosztuje około 700 zł, już po przecenie, a z moim kodem macie go za 300 zł za 10 kosmetyków. I to są takie topowe kosmetyki z Hello Body, topowe, podstawowa pielęgnacja, twarz, ciało, także dzisiaj zrobimy sobie właśnie wspólną pielęgnację. Zaczynam od pianki Coco Fresh. W sensie łatwiej. Zwykle mówię na jednym wdechu. Chcę powiedzieć wszystko, co mam w głowie, żeby nie zapomnieć. I słuchajcie, Hello Body jest marką, która chce, żeby oznaczać ich jako partnera biznesowego. Są fair, niektóre marki, jak wiecie, nie chcą, żeby ich oznaczać. Natomiast Hello Body jak najbardziej chcą tego, żeby wszystko było jasne. Ja sobie teraz spróbuję się zrelaksować, młoda tam hałasuje, nie mogę się skupić na nagrywaniu. Ale tak, dodaję wam ten kod na Insta właśnie w tym momencie. Ja zawsze tak robię, że robię naprawdę z wami tą moją prawdziwą pielęgnację, tą moją prawdziwą rutynę. Używam tych kosmetyków, które lubię i wybieram te z zestawu, które najbardziej mi wpadły, które najbardziej polubiłam, które najbardziej mi pasują do tej rutyny. I dzisiaj chciałabym wam polecić dwa produkty. Ten krem, właśnie otworzyłam nowy, pachnie obłędnie, właśnie się nim nasmarowałam i pachnę kokosem. I ten krem, zaraz wam pokażę, jak wygląda pod oczami, to jest Cara Look i to jest taki rozświetlający krem. Ma w sobie trochę perły, nie kryje, ale tak fajnie rozświetla te okolice, także jak sobie zmyję już maskę, to wam pokażę. Przepraszam za hałas z pralki, ale ta, chciałam wam pokazać, jak rozświetlona jest ta skóra pod oczami, widzicie? Mega to jest. Yo, moi drodzy. Oj, coś chyba za nisko trochę. Przychodzę do was, żeby odpowiedzieć wam na kilka komentarzy. Ciężko jest wybrać po prostu 3-4 komentarze do filmu. Cześć! Tak? Sąsiad dzwonił, bo przyjdą teraz ponownie robić internet. Mam chwilę, żeby poodpowiadać na wasze pytania. A sąsiad dzwonił, bo widzicie, jakie mamy super relacje. Otworzył mi garaż, udostępnił mi miejsce, żeby się przewiercić właśnie anteną. Dużo kombinacji, ale tu pewnie powiem wam później. Dziękuję oczywiście za wszystkie komentarze i nie mówię tutaj tylko tego, żeby was zasłonić, ale naprawdę piszecie wspaniałe historie, które są urzekające i chwytają za serce. Ja jestem taką osobą wzruszającą, więc tutaj nie mogę tutaj dużo gadać, bo zaraz się wzruszę, ale wspominaliście też o, jeżeli chodzi o drugie dziecko, o tym, że ludzie nas zawalają pytaniami, czy będziemy mieli drugie dziecko, bo widzę, że macie też z tym problem. Ja myślę, że musicie po prostu bezpośrednio mówić, co myślicie. Ja myślę, że tak samo jak ludzie bezpośrednio zadają nam pytanie, nie oczekują bezpośredniej odpowiedzi. Oczekują odpowiedzi, która będzie dla nich miła. Ale w życiu tak zawsze pięknie nie jest. Czyli po prostu możecie opowiedzieć, to nie jest twoja sprawa. Tak, słucham. Dzień dobry, witam. Panowie akurat jadą, więc nie mam chwili, żeby odpowiedzieć na wasze pytania, ale dogram sobie ten początek, o którym mówię i odpowiadam na komentarze za chwilę. Jak panowie mi coś zrobią, pewnie się trochę ściemi. Jeżeli chodzi o to dziecko, ja myślę, że wy musicie zdać sobie sprawę, gdzie jesteście, na jakim etapie. Jeżeli wiecie, że nie chcecie mieć dziecka, nie możecie lub nie chcecie o tym rozmawiać, to powiedzcie to wprost. Nie chcecie o tym rozmawiać albo przestań mnie męczyć takimi pytaniami. Albo wiem, że to jest chamska odpowiedź, ale do niektórych musi dotrzeć taka odpowiedź, żeby przestali zadawać takie pytania. Jeżeli chodzi o dziadków, którzy nie czują takiej bariery albo nie wiedzą, jakich pytań nie zadawać, to musicie niestety im to bardziej wytłumaczyć, w jakiej sytuacji się znajdujecie, żeby do nich to bardziej dotarło. Bo do młodych ludzi, czy do jakby wieku moich rodziców, to chyba czasem trzeba po prostu powiedzieć bezpośrednio. Myślę, że kilka lat temu byśmy w ogóle nie zwracali na to uwagę, teraz w ogóle zwracamy uwagę, co komu mówić, żeby kogoś nie zabolało, ale jak tutaj wspomnieliście, że niektórzy ludzie was męczą, to po prostu powiedzcie im to wprost, że was męczą takie pytania i
Wiem, że to nie odniesie się do każdej sytuacji, jaką macie, bo jeżeli macie jakieś problemy zdrowotne, to są jakby bardzo emocjonujące sprawy i nie jest tak łatwo komuś odpowiedzieć wprost, ale musicie po prostu tego się nauczyć. Czy nam zadają takie pytanie? Nie, w ogóle. Naprawdę, nikt z naszego otoczenia nie pyta się o nasze drugie dziecko. Ja myślę, że tak powinno być. To jest nasza sprawa, tak? Więc to jest chyba oczywiste. Więc może uda mi się powiedzieć troszkę na pytania, zanim panowie przyjadą, bo mają być za 15 minut, a tutaj dużo nie mam czasu. Zrobiłem sobie 3 screeny, więc odpowiem na nie bardzo szybko. W dzisiejszych czasach ciężko jest być tak pozytywnym, tak jak ty i Darek, tak jak Karolina i Darek. Wiadomo, zdarzają się gorsze dni, tym bardziej, że w rzeczywistości pandemicznej oglądam was naprawdę kilka dobrych lat i fajnie, że się nie zmieniliście. Chciałem się do tego szybko odnieść. My się na pewno zmieniliśmy. Jesteśmy twardsi niż byliśmy, jesteśmy bardziej bezpośredni, nie jesteśmy ufni, więc zmienić się zmieniliśmy. Może wyglądowo też się zmieniliśmy, bo ja widzę, że wyglądam kompletnie inaczej i w środku tak samo, więc zmienić się zmieniliśmy może w dobrą stronę niż tą w złą, ale jednak trochę się zmieniliśmy. Zrobiliśmy się bardziej otwarci i pokazujemy wam prawdę, taką normalność, którą nie pokazywaliśmy wcześniej. Więc może to jest ta zmiana w filmach. Ale zmienić na pewno się zmieniliśmy, w sensie w tym pozytywnym znaczeniu. Jesteście szczerzy w tym, co robicie i przekazujecie pozytywną energię w internecie. Róbcie nadal swoje, bo osoby, które was cenią za wasze działania, jak wiele osiągnęliście, wciąż będą z wami. Dziękuję. To jest bardzo miłe. I masz zdecydowanie rację i naprawdę fajny komentarz napisałaś. Chciałem tylko zaznaczyć, że ostatnio mieliśmy głupi błąd w tytule, który szybko zmieniliśmy, bo wleciał błąd, ale chciałem wam powiedzieć, że takie małe potknięcie, które jest bzdurą, zostało wytknięte prawie wszędzie. I w internecie nie ma miejsca na błędy. Nie ma miejsca na małe potknięcia. Z racji tego, że wystarczy, że zrobicie głupi błąd. Coś źle powiecie. Zmieniliście zdanie, myśleliście o czymś 5 lat temu i teraz mówicie inaczej, bo zmieniliście na przykład zdanie. To zostanie wam wypomniane, że nagle mówicie inaczej. Przecież człowiek się zmienia, tak? Zmienia zdanie na różne tematy. Coś źle napiszecie lub zostanie to źle odebrane. I już ten błąd zostanie wam wytknięty. Więc nie dziwcie się, że większość twórców w internecie jest idealnych i profesjonalnych, bo u nich takie błędy są wytykane. Jeżeli by pokazywali ich więcej, na pewno mieliby jakby mniej tej strony, żeby mniej osób im to wypominało. Ludzie chyba oczekują od innych w sieci, żeby oni byli idealni. Oczekują po prostu tego, żeby było wszystko perfekcyjnie. Tak? Bo to jest odskocznia od ich życia, którego nie mają na co dzień. Nasze życie nie jest idealne. No sorry, nie jest i nigdy nie będzie. Bo możemy się starać tak, jak bardzo chcemy, ale w tym staraniu możemy się zagubić. Mam pytanie do was. Czy uważacie, że brak normalizowania trądziku u chłopaków i dziewczyn, celulitu, dodatkowych kilogramów wyrządziło dobrych kilka lat wcześniej wielu nastolatkom krzywdę? To jest bardzo trudne pytanie. Ja uważam, że krytykowanie kogoś przez nadwagę, przez wygląd, szczególnie my dostajemy tego sporo, to jest po prostu nienormalne. No, powiedzmy sobie szczerze, tak? To jest nienormalne, że ktoś jest krytykowany przez to, że ma trądzik. No, bez przesady, za kilka lat go nie będzie miał, przykryje makijażem, go nie ma. To znaczy, że co, teraz jest gorszym człowiekiem, bo ma trądzik? Bo ma zły dzień i wyskoczyło mu jakieś niedoskonałość na twarzy? Ale uważam, że ci ludzie, którzy to mówią, po prostu jest coś z nimi nie tak. Nie zdają sobie sprawy, że przez taką, że błahostkową rzecz, która nic nie wnosi, mogą kogoś skrzywdzić, tak? I tu właśnie mamy tą rzecz, którą mówimy komuś coś bezpośrednio, a tu kogoś obrażamy i ubliżamy komuś przez stwierdzenie, jak wygląda, albo taką zewnętrzną, jakby przez wygląd ubliżamy komuś. Nastolatkowi mówisz, że ktoś ma kilka kilogramów, jeżeli ten nastolatek zaraz się wyciągnie. Tak to jest z nastolatkami. Ja też byłem grubszy, jak byłem nastolatkiem. Nie byłem wcale chudziutki i tak to jest z nastolatkami, po prostu oni się wyciągną z czasem. Trącik też może przejść, może nie przejść, możecie go dostać później. To jest taki temat, który jest ciężki. Każdy będzie to przechodził inaczej.
Uważam, że nie powinno się komuś wypominać kilogramów, czy jak wygląda. No sorry, ale tak się nie robi, tak? Teraz jest troszkę inaczej i jest coraz większa świadomość, że każdy jest inny i wystarczy. Wystarczający taki, jaki jest. Teraz tak jest, ale nadal ludzie krytykują, szczególnie na różnych portalach społecznościowych. Szczególnie krytykują też innych przez to, że sami mają problemy ze sobą. Pierwsza tak jakby wada i pierwszy powód tego, że krytykują innych, bo sami nie są doskonali. Ja myślę, że większość osób krytykujących jakby osoby otyłe, to też są otyłe osoby, niestety trzeba sobie to przyznać. I to są dziewczyny też, które mają problemy ze sobą i krytykują innych. Krytykują Karolinę, czy inne dziewczyny, czy innych ludzi, że mają niedoskonałości, bo sami je mają i sami nie czują się dobrze w swoim ciele. Ja myślę, że powinny zacząć pracować nad sobą, a nie nad problemami innych. Dążyło się do tego doskonałego wyglądu, jakie modelki, piosenkarze i znane osoby. Ciągle myślę, co jest ze mną nie tak, że nie wyglądam jak te wszystkie znane osoby. Chciałam poznać wasze zdanie na ten temat. Ja też nie wyglądam pięknie jak wszystkie znane osoby. I nigdy nie będę wyglądał. Byliście pewnie kiedyś na plaży. Czy widzieliście tam wszystkich znajomych z siłowni, modelki? Nie, tam są po prostu normalni ludzie. I pamiętajcie o tym, że tych modeli i modelek jest dużo, ale więcej jest normalnych ludzi. Przeciętnych, którzy mają kilogramy, mają nadwagę, mają trądzik, bo to jest normalność. Takie życie jest. Mi też wyskakują pryszcze i nie jestem idealny. Błędem jest to, żeby dążyć do tego, żeby wyglądać jak ktoś albo wyglądać jak jakiś ideał. Ja myślę, że skupcie się na tym, pierwsza rzecz, co wam sprawia przyjemność. Jeżeli macie problem z trądzikiem, to nie dążcie do tego, żeby wyglądać jak jakiś model z Instagrama czy modelka, tylko żeby go zwalczyć w ten sposób, żebyście czuli się komfortowo. Nie porównujcie się do innych. Ja też mogę się porównywać do moich znajomych, którzy mają kaloryfer i ćwiczą. Tak, ale nie mają tyle obowiązków co ja, nie mają tyle pracy, nie mają domu, dzieci i zajmują się po prostu tymi rzeczami. Tu można siebie usprawiedliwiać, tak, ale mają inny świat niż ja, więc na pewno ja nie będę tak wyglądał jak oni. Musiałbym siedzieć codziennie na siłowni i przestać jeść. Ale ja tak nie chcę. I bardzo fajny komentarz, będziecie go widzieli na ekranie. Nie będę tutaj całego komentarza czytał, bo jest bardzo, bardzo duży i całego analizował, ale możecie sobie przeczytać. Jak wasi rodzice zareagowali na to, że jesteście w ciąży? Byli przeszczęśliwi. Ciąża to jest taki dar, że tak powiem. Takie coś w waszego życiu, które jest po prostu niesamowite. To nie daje taką euforię, że to jest coś wspaniałego. Więc na pewno byli przeszczęśliwi. Z racji tego, że rodzice Karoliny zostali dziadkami po raz pierwszy, więc sami możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Rodzina czy znajomi po czasie, jak wasza córka już trochę podrosła, pytają waszego dzieciaka, czy na prezent chciałby braciszka lub siostrzyczki. Nigdy nie zdarzyło się takie pytanie, tak jak wspominałem wcześniej. Czy nie czujecie się przez to skrępowani? Ja myślę, że jakby powiedzieli coś takiego, to powiedzieliby to przez żart. A jakby powiedzieli coś tak normalnie, no to myślę, że to nie jest ich sprawa. No chyba jasne. Osoby te, które odpowiadają na pytania, zostaną oczywiście nagrodzone. Ja mam... Tak? Jeszcze jedno mam pytanie, ale wrócę do was, bo przyjechał pan. Panowie wiercą. Szyb wentylacyjny. Drodzy, dał się wywiercić dziurę do wentylacyjnego szybu i przyleciał do mojego garażu, więc jestem mega szczęśliwy i później te kabelki pójdą tutaj. Jaram się na maksa, na maksa. Zaraz dokończę sprawy internetowe, bo panowie naprawili i pojechali, więc jestem przeszczęśliwy. Ale chciałem odpowiedzieć najpierw na pytanie, zanim skończę tę robotę, bo mi światło zniknie. Więc przejdźmy do ostatniego pytania. Ja mam w sumie kilka pytań, Natalia. Czy ludzie podchodzą do was, kiedy jesteście z rodzicami czy innymi nieznanymi członkami rodziny? Jak znosi to wasza rodzina, rodzice
mama Darka. Schodzą, ale rzadko. No już wiedzą, na czym to polega. Wiedzą, jak się po prostu zachować w tej sytuacji. I mi się jakoś normalnie reagują, zdążyli się do tego jakby... Zdążyliśmy się tego nauczyć i przyzwyczaić. Myślę, że tutaj nie ma jakiejś specjalnej teorii. Nie reagują dziwnie. Po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. Ale zazwyczaj jak widzą z rodziną osoby, to mówią po prostu cześć i idą dalej, przechodzą dalej. Nie zabierają nam czasu. Perfekcjonizm przeszkadza w pracy i w życiu, czy bardziej pomaga? Myślę, że pomaga. Ale to jest bardziej styl bycia, taka cecha wrodzona. Przeszkadzać też może mi, myślę, że może trochę przeszkadzać, ale bardziej pomaga niż przeszkadza. W sensie, jeżeli coś gotuję albo coś, to chcę, żeby to super wyglądało i jeżeli to robię coś w domu, to chcę, żeby to super wyglądało, ale chyba każdy chce, żeby to dobrze wyglądało. Nie, że robię na odwal coś, tylko chcę, żeby to było świetnie zrobione i estetycznie, i dobrze wykonane, i wiecie o co chodzi. Więc bardziej pomaga niż przeszkadza. Czy słyszycie od ludzi, że się stoczyliście, bo pokazujecie swoje życie w internecie, albo że macie parcie na szkło? Że mamy parcie na szkło, to było mówione, jak byliśmy zapraszani do telewizji, gdzie nigdy się nie pchaliśmy, tylko wszyscy nas zapraszali. Później zrezygnowaliśmy z tego z racji tego, że to był taki negatywny wydźwięk zawsze i nie do końca nam się to podobało, jak to wygląda. Że się stoczyliśmy, ja myślę, że ktoś pokazuje coś w sieci albo że ktoś coś tworzy w sieci, to nie jest jakby staczanie się w ogóle, jeżeli chodzi o moje zdanie, tylko jakiś, no przede wszystkim trzeba być ambitnym, żeby coś robić w ogóle i nagrywać i edytować. Ja nie mówię o jakimś twórczym wyzwaniu, że ktoś jest mega kreatywny, ale trzeba mieć ambicje, żeby nagrywać, bo wiele twórców jest takich, co osiągnął mnóstwo subskrypcji i w ogóle nie nagrywa. Ja tego nie potrafię zrozumieć. Wymarnują po prostu swoją szansę na rozwój, na biznes. Nie potrafię tego zrozumieć. I jeżeli oglądacie mnie jacyś youtuberzy, to no, nagrywajcie więcej. Że się stoczyliśmy? Myślę, że nie. Więcej osób w internecie ci prędzej napisze niż na życiu codziennym powiedzą, że pokazujesz coś w sieci. Ja nigdy nie miałem takiej okazji, takiej nieprzyjemności. Jak reaguje na kamerę wasza córka? Troszkę tam gada, rozmawia, ale jakoś tak nic takiego nadzwyczajnego. Wie, co robicie, wie, żeby nie wchodzić w kadr, kiedy nagrywacie. No, nie wie, więc wchodzi w kadr. Dziękujemy, również pozdrawiamy. Mam nadzieję, że spodobała wam się taka krótka odpowiedź na pytania i mój delikatny światopogląd, moje zdanie na te różne tematy. Myślę, że dużo wcześniej nie wypowiadaliśmy się na te tematy. Nie, że się baliśmy, ale wolimy unikać wypowiadania się na jakieś takie kontrowersyjne rzeczy z racji tego, że każdy ma inne zdanie i zazwyczaj wasze zdanie nie jest docenianym w sieci, czy szanowanym w sieci, tylko jest odbierane w negatywny sposób, że komuś coś się narzuca. I przecież oczywiście nikt się nie musi zgadzać z moim zdaniem. Możecie mieć kompletnie inne zdanie i pamiętajcie, że trzeba to uszanować. I nikomu nic nigdy nie narzucać, po prostu robić swoje, a przy okazji nie krzywdząc przy tym innych. Ja zabieram się za naprawianie mojej ściany. Muszę ją załatać, pomalować i sobie posortować moje kable, co po prostu uwielbiam robić. I właśnie widzicie, ten perfekcjonizm przy tym mi pomaga. Z jednej strony powinienem mieć na to wyrąbane, rzucić te kable i mieć wiecie co. Ale nie. I chcę zrobić to fajnie. Oczywiście od kabla telewizyjnego, jeżeli macie w domu, wychodzi taka rozdzielacz. Czasem są trzy. Ja miałem wcześniej trzy. Rozdzielacz sygnału. Jeden idzie do telewizji. Tutaj pan mi tak ładnie połączył ten sygnał, bo miałem wcześniej swój kabel. Już, żeby nie ciągnąć przez całe mieszkanie, a drugi sygnał będzie szedł tutaj do internetu i tu chcę tutaj wszystko wyciągnąć. Mam tutaj farby, którą mam na ścianie. Tu akurat od Duluxa mam ten szara poświata. Tutaj mała malowała na ścianie, więc było delikatnie przetarte. I tu odmaluję ten kawałek. Już go odmalowałem kilka razy, więc nic nie widać. I załatam najpierw dziury. Tutaj wbiję sobie ten, tylko muszę iść do garażu po młotek. Tak to będzie prowadzone. O, jeszcze pan był tak miły, że zostawił mi te ząbki do wbijania. Ja mówię, ojej, to zaoszczędziłem troszkę pieniędzy, a pan mówił, przede wszystkim zaoszczędził pan czasu. I miał rację, zaoszczędziłem czasu, a jak wiecie, czas to pieniądz. Dobra, dosyć gadania, bierzemy się za robotę. Tu teraz tak.
Wszystkie kable są tutaj. I pomyślałem, że po co mam tutaj to wszystko trzymać, jak mogę puścić ten kabel dookoła salonu i schować te kable tu, żeby tego nie było w ogóle widać. O, i poprawiłem nowy kabel do telewizora anteny, a ten, co miałem wcześniej, pójdzie do ten. Idzie z powrotem cyk, 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 tam. Cyk, cyk, cyk i wraca tutaj do malutkiego wzmacniacza sygnału, który wzmacnia sygnał internetowy w całym domu. I zobaczcie, jak to będzie super wyglądało. Będzie tylko takie coś, a tam chowa się kable.